Cześć! Dziś zapraszam na przegląd, czyli top 5 serum w formie olejowej. Pomyślicie sobie, a Anita, ale przecież mamy lato, jest gorąco, kto teraz używa takie produkty jak serum olejowe? I możecie bardzo się zdziwić, bo nawet sobie nie wyobrażacie, ile osób właśnie teraz do mnie pisze z prośbą, poleć mi produkt najlepiej w formie olejowej, który będzie dobry na lato, bo ja mam tak przesuszoną skórę, albo od opalania, albo po wakacjach, albo generalnie mam skórę suchą i nic nie daje rady. Żadne kosmetyki, żadne kremy, po prostu ta skóra jest ciągle ściągnięta, napięta, przesuszona, widać pierwsze zmarszczki. No i właśnie, dzisiaj dedykuję film takim osobom, osobom, które szukają naprawdę dobrego serum. Uwaga, serum do stosowania przez cały rok, ale również w okresie letnim, które fantastycznie wpływa na skórę. Można je łączyć z kremem i wtedy dzięki temu otrzymujecie taki efekt szybszego wchłonięcia. Można stosować samodzielnie na koniec pielęgnacji. Można będzie jeden produkt stosować w okolicy oczu, a nawet dodam więcej. Możecie na takich produktach wykonywać różne masaże twarzy, ale na przykład też masaż kamieniem guasza albo różnymi rollerami, które posiadacie. Uwaga, lecimy właśnie z tymi perełkami. No i na początek dwa produkty, chociaż trzymam w dłoni jeden, dwa olejowe serum od marki Slavia Cosmetics. Polska marka, świetne składniki aktywne, efektywne działanie, bardzo fajny wybór kosmetyków, no i właśnie, dwa olejowe serum. Ja o tej marce już Wam wspominam od dłuższego czasu, ponieważ jestem zachwycona tymi kosmetykami. Mam wśród nich swoje perełki, o których już też wiecie, ulubione produkty. Ale pierwsze serum, które zawiera witaminę C, w bardzo fajnym stężeniu zużyłam momentalnie. To już dosłownie tak dotyka denka, więc też już praktycznie się kończy. Ale mogę Wam je polecić z czystym sumieniem. Nawet ostatnio rozmawiałam z moją sąsiadką, która z mojego polecenia kupiła między innymi właśnie serum olejowe od Slavia, to z witaminą C i też jest zachwycona. A też bardzo często mi mówi, że słuchaj, no ja mam taką skórę dojrzałą, że już praktycznie no nie mogę kupować żadnych kosmetyków, bo nie czuję tego nawilżenia, to ściągnięcie, napięcie, zmarszczki, cała reszta. Te dwa kosmetyki, serum olejowe wzmacniające oraz w żółtym opakowaniu, w żółtym designie, czyli serum z witaminą C, to są dwa kosmetyki, które mają naturalne substancje aktywne w składach, które nadają się dla wegan, które są stworzone przez polską markę i które mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Drugie serum olejowe, które również pokazywałam jakiś czas temu i też wspominałam w moich mediach społecznościowych, to jest również nasza polska marka Bielenda Professional Supreme Lab. Jest to serum z tej serii Energy, właśnie z witaminą C. Tam mamy 5% zawartość olejowej formy witaminy C, którą ja po prostu uwielbiam. Serum wzbogacone o oleje bakuchion, naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt, który stosujemy przede wszystkim w wieczornej pielęgnacji. Zresztą ja generalnie polecam Wam stosowanie tego typu produktów jak serum olejowe w wieczornej pielęgnacji. Między innymi ze względu na to, że oleje dają efekt okluzji na naszej skórze. Czyli pozostawiają taką powłokę, która nie tylko uszczelnia barierę hydrolipidową, ale też sprawia, że nie dochodzi do nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka, więc ta skóra się nie przesusza. Te oleje natłuszczają, ale jeśli, tak jak powiedziałam wcześniej, nie lubicie też takiego zbyt tłustego efektu na skórze, to wymieszajcie taki serum z kremem. Wtedy ono lekko emulguje i rzeczywiście szybciej się po prostu wchłania. Ale, no właśnie, Bielenda Professional, dobra cena, dobra dostępność, bo znajdziecie w drogeriach takich jak na przykład Rossmann, czy Superfarm, czy HB. Bardzo dobry skład, chociaż mała pojemność, ale wystarczy spokojnie, warto o nim pomyśleć. No i tutaj wspominam również, że witamina C, pamiętajcie, to jest genialny antyoksydant. Tak jak powiedziałam w przypadku serum od marki Slavia, które również zawiera tę formę witaminy C, tak również tutaj w przypadku Bielenda Professional witamina C wymiata wolne rodniki. A teraz, kiedy mamy lato,
kiedy promieniowanie wzmaga ten proces oksydacyjny w naszym organizmie, kiedy dochodzi do tego stresu oksydacyjnego, witamina C jest po prostu niezbędna. Następny produkt, który również ma formę olejową, to marka Bioline i to jest taki właśnie eliksir przeciwzmarszczkowy anti-aging o fajnej zawartości antyoksydantów, również olejów i dobrze sprawdza się, moim zdaniem dobrze sprawdzi się przy skórze normalnej, przy skórze dojrzałej, być może skórze mieszanej, odwodnionej, ale szczególnie przy skórach suchych. I to jest też taki produkt, który swego czasu w ogóle zajmował bardzo wysokie pozycje ze względu na działanie i to, że w składzie jest ogromna ilość substancji pochodzenia naturalnego, więc może również zainteresować osoby, które lubią ten typ pielęgnacji, które idą właśnie w kierunku naturalnym. Czyli tutaj mamy Slavia, bardzo dobre substancje pochodzenia naturalnego oraz serum od marki Bioline, które również serum Elixir, które również posiada substancje pochodzenia naturalnego. Zwróćcie uwagę na jego skład, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Następny kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, który już jest, no chyba będzie nawet najdroższy z tych wszystkich, o których dzisiaj opowiadałam, ale to też jest marka, która ma bardzo fajną ofertę, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne. Co prawda ja nie przetestowałam wszystkich, ale wybrane już tak i do tej pory bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ten produkt bazuje w 90% na skwalanie z oliwy, ale też zawiera wysokie stężenia substancji aktywnych i naprawdę bardzo fajnie działa na skórę. Jego plusem jest również to, że opiera się również na substancjach pochodzenia naturalnego i ma formułę bezzapachową, więc coś dla osób, które też nie lubią zapachów w kosmetykach albo mają skórę wrażliwą i te kompozycje zapachowe wzmagają tę wrażliwość. To jest kosmetyk, który będzie działał silnie rozjaśniająco. Coś, co mogę polecić osobom, które posiadają właśnie suchą skórę, odwodnioną, zaburzoną barierę hydrolipidową, ale również przebarwienia. No a wiemy, że okres lata to nie jest czas, kiedy walczymy z przebarwieniami. Niestety pod wpływem promieniowania te przebarwienia są bardziej widoczne. I filtry to jest obowiązek w całorocznej pielęgnacji. Ale niestety te przebarwienia to jest zmora u osób, które też do mnie piszą, a co ja mogę teraz zrobić, żeby te przebarwienia nie były tak widoczne. No między innymi postaw na witaminę C. Wprowadź ją do swojej pielęgnacji, połącz ją z filtrami. No i to serum, ten produkt mogę również polecić właśnie w takiej pielęgnacji. No i na zakończenie. Coś, co możemy stosować w okolicy oczu. Jest to marka Mokosz i jest to liposomowe serum do stosowania właśnie w okolicy oczu, ogórek. To jest taki produkt, po który ja sięgnęłam bardzo, bardzo dawno temu, ale prawda jest taka, że niesamowicie mnie zaskoczył, bo doskonale wiecie, że przesuszenie w okolicy oczu pojawia się szybciej niż na naszej twarzy, a to też powoduje, że szybciej w tej okolicy widać zmarszczki, których my oczywiście niekoniecznie lubimy. I tu znowu mamy bardzo fajny, naturalny skład. Mamy również zawartość kwasu hialuronowego, który będzie wpływać na to nawilżenie. Mamy oleje, które będą działały na tę warstwę lipidową, będą uszczelniały naszą skórę. I to jest też taki produkt, którego konsystencja fajnie pozwala na zmieszanie go z kremem pod oczy. Ale słuchajcie, też super sprawdza się nałożenie nawet odrobinę tego serum, delikatne wklepanie tutaj w okolicy oczu, a następnie nałożenie korektora. I to jest genialne rozwiązanie dla osób, które mają problem z tym, że po nałożeniu korektora ta skóra robi się sucha, że wychodzą zmarszczki, że ten korektor no nie wygląda dobrze w tej okolicy. Nie chcemy używać pudru, który będzie jeszcze bardziej podkreślał suchość. Więc jeśli nałożycie sobie odrobinę takiego liposomowego serum pod oczy od marki Mokosz pod korektor, to uzyskacie świetny efekt. Ja pamiętam, kiedy ja to serum sobie testowałam, to byłam zachwycona z efektów i nawet czasami myślę o tym,
żeby do niego gdzieś tam wrócić. Chociaż w tej chwili moja okolica oczu jest w dobrym stanie. Robiłam jakiś czas temu, kilka miesięcy temu mezoterapię w okolicy oczu. Mam świetne nawilżające korektory, to mimo wszystko jednak wiem, że czasami tutaj to nawilżenie jest potrzebne. A ja polecam Wam właśnie to serum w takiej fajnej formie do stosowania w tej okolicy. Jeśli jesteś osobą, która stosuje tego typu preparaty w swojej pielęgnacji i masz już jakieś swoje sprawdzone perełki, którymi chcesz się podzielić, bo wiesz, że naprawdę fantastycznie działają na skórę i Twoja daje taki efekt, na jakim Ci zależy, znacie kosmetyki, które są właśnie w formie olejowej i wspaniale działają na taką skórę przesuszoną po wakacjach, kiedy potrzebujecie właśnie, żeby ta skóra wyglądała lepiej, gdzieś tam po tej letniej opalenie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo myślę, że znajdzie się naprawdę spora grupa osób, która właśnie teraz potrzebuje tego typu produktów i szuka czegoś, co będzie się sprawdzać. A wiecie, że Wasze polecenia są oczywiście najbardziej wiarygodne i Wasze opinie. Także czekam również na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów, o których dzisiaj opowiadałam, też już znacie. No i oczywiście linki do tych produktów znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Wystarczy go sobie rozwinąć i tam będziecie mieć wszystko dokładnie podane. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia. Pa!